Nie, no kolejny Włoch na kanale UP Trollheada. Co to się dzieje? Niedawno na kanale pojawiła się Alfa Romeo 159. W dzisiejszym odcinku ponownie 159, ale troszkę inna. Otóż przed Wami Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM. W zasadzie jest to taka przejściówka, bo buda jest przedliftowa, ale flaczki już poliftowe. Seryjnie pięciocylindrowy diesel pod maską tego samochodu generował 210 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Jednak ten egzemplarz został tak troszeczkę podrasowany. Obecnie na dzień dzisiejszy ma 250 koni mechanicznych oraz 515 Nm. Dodam jeszcze, że mamy tu manualną sześciobiegową skrzynię biegów oraz napęd na wszystkie koła Q4 typu Torsen. Dzisiaj oczywiście skoczymy sobie nim na próbę autostradową, jednak najpierw pokażę Wam go tak szybciuteńko z bliska. Właściwie to Alfę 159 już mogliście zobaczyć w jednym z moich filmów tak dokładnie z bliska, no ale tutaj po prostu przyjrzymy się temu konkretnemu egzemplarzowi. Opowiem Wam, co tutaj jest przerobione. No więc ten egzemplarz fabrycznie nie miał pakietu TI, jednak kilka elementów tutaj zostało dołożonych. Na pewno progi boczne pochodzą właśnie od TI. Od razu sobie zajrzymy do środka. Fotele, tapicerka, po prostu one tutaj są takie wysuwane. Tutaj u góry się tak wyżej kończą. Też pochodzą od wersji TI. Czarna podsufitka. No i tutaj, proszę bardzo, listwa z emblematem 159 TI. Normalnie, gdyby miał być tutaj pełen pakiet TI, no to byłyby wymienione jeszcze liczniki, kierownica, mogła być też skóra na desce rozdzielczej oraz, co tutaj jeszcze, chyba dekory. W tym egzemplarzu zostały też zmienione sprężyny. Są tutaj bodajże Aibachy, zestaw Aibacha. Jest on teraz niższy jakoś o 30 mm. No i jak widzicie, są też zmienione felgi. Felgi aż 20-calowe. Ace Mendeley, tak się nazywają. No nie, no auto z tymi felgami, lekko obniżonym zawieszeniem, tym progiem bocznym, jak tutaj widzimy, no wygląda zadziornie, nie ma to tamto. Jeśli chodzi o zmiany zewnętrzne, no to została tutaj też dołożona pod zderzak z przodu taka oto dokładka. Jest ona przykręcona, pochodzi ona z Seata Leona pierwszej generacji z wersji Cupry R. No co tutaj jeszcze z zewnątrz? Widzimy dość duże dwie końcówki układu wydechowego. Układ wydechowy też tutaj został troszeczkę przerobiony. I może teraz przejdziemy do przeróbek, jakie tutaj zostały wykonane w silniku. Aha, jeśli chodzi o skrzynię biegów, to nie ma tutaj M32, tylko jest F40, ale też nie taka pierwsza, lepsza, no bo dostosowana pod napęd na cztery koła. No tutaj ogólnie w tym samochodzie wiele elementów jest innych. Gdyby miał on napęd na przód, a ten ma na cztery koła, no tutaj nie wiem, no miska olejowa, no różne takie rzeczy. Ale okej, aktualnie ten samochód ma 250 koni mechanicznych, pięciocylindrowy dieselek, i 515 Nm. Warto zaznaczyć, że jest to w sumie taka bezpieczna modyfikacja, bo wcześniej, jak właściciel mówił 15 tysięcy km temu, miał on aż 290 koni mechanicznych oraz 580 Nm. No jak możecie tutaj z przodu dostrzec, za kratki widać dość duży intercooler. Intercooler firmy JR Spec, dedykowany do 159 2.4 JTDM. W ogóle może otworzymy sobie maskę. Tak to wygląda tutaj pod maską. Niby nic takiego, a jednak. Warto zwrócić uwagę, że dolot został tutaj zmieniony, właściwie dopływ jego powietrza, bo standardowo tutaj powietrze do silnika zasysane jest bardzo nisko. No ze względów bezpieczeństwa dopływ powietrza jest po prostu wyżej. Ponadto jest też tutaj turbina hybrydowa firmy KTS. Reszta rzeczy, no to produkty firmy Mellet lub Code.
Ogólnie ten samochód jest na dzień dzisiejszy wystrojony na 280 koni mechanicznych, ale oczywiście jest to wszystko wystrojone na bezpiecznie. 250 koni mechanicznych, 515 Nm. Zamykamy, zaraz tutaj będą gadać, że Alfa się zepsuła, a ja tylko pokazuję Wam przecież silnik. No i dobra, to by było na tyle, także widzieliście, czym dzisiaj będziemy pruć na Niemcy. Myślę, że czas ruszać. No to palimy furę, wkładamy kluczyk, start na przycisk, elegancko jedyneczka. Będziemy jechali z wyłączoną klimatyzacją. Kamery działają. Pozdrawiam. No i cóż, wykasujemy sobie zużycie paliwa. Ten samochód całkiem niewiele pali, no bo 7,7 litra spalił, jak ja tutaj sobie jechałem przez cały Szczecin. I to nawet sobie tutaj spróbowałem na autostradzie do 140. No i dobra. Myślę, że możemy ruszać. Akurat jest nasza kolej. No tutaj jest prędkość według GPS-u. Znowu pozdrawiam tutaj widzów. Właściwie widza, który mnie pozdrowił i spotkał z czarnego Forda Busika. Transita jakiegoś. Całkiem nieźle te nowe Transity wyglądają, muszę przyznać. Tak sportowo jak na busa. No i cóż. No, proszę Państwa, ten samochód naprawdę ładnie się zbiera, elegancko. Jeszcze ustawię sobie lusterko. Właściwie to tak, jak się rusza tym samochodem, no to w sumie już nawet od 1500 obrotów czujemy tutaj moment obrotowy i moc, ale tak od 2000 jest największe pierdzielnięcie, że tak to ujmę ładniej trochę. No zobaczymy, jak będzie na przejściu granicznym w Kołbaskowie, czy dzisiaj są jakieś kontrole, czy nie. Tutaj bug, także nie stresujemy się. Pozycja wyprostowanym, trzeba ładnie jechać, żeby wzbudzić jak najmniej podejrzeń. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. No będziemy teraz jechać z wiatrem. No sam jestem ciekaw, ile ten samochód pociśnie. 250 koni mechanicznych. Zobaczymy też, jaka tutaj jest skrzynia biegów, do jakiej prędkości. No i damy sobie tu czwóreczkę. I za tym znakiem ciśniemy. Jest tutaj czym się odpychać, już 180 prawie. No na pewno tak duże koła będą miały tutaj wpływ na prędkość maksymalną. Troszeczkę nam one bardziej przeszkadzają, no ale za to jak auto fajnie wygląda. Bardzo małe przekłamanie, praktycznie zerowe. Tutaj jeszcze nie ciśniemy. Sobie możemy tak lekko depnąć. Tutaj odpuścimy. No poczekamy sobie chyba do odcinka specjalnego naszego. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. Ładnie ta Alfa się odpycha. Już było 218 km na godzinę. No i normalnie ponad 220 według GPS-u. Także tutaj wynik będzie bardzo fajny. No kurczę, może nawet dojedziemy do końca skrzyni. No nic, tutaj nie deptam.
no bo jest ciąg samochodów. O, jak widzicie, tutaj busik sobie chce wyprzedzić. No dobra, widzimy się po prostu za chwilkę. No to jesteśmy przed naszym odcinkiem specjalnym. Także tutaj już możemy się napędzać, by mieć jak najlepszą prędkość na szczycie górki. Teraz ciśniemy pod górę. Momencik, nie chcę deptać do dechy, no bo nie wiem, czy tutaj busik mi nie wyjedzie. Ale 210 km na godzinę teraz takie luźne w tym samochodzie jest mega. Oj, my chyba do końca skrzyni tutaj dojedziemy, coś czuję. W ogóle bardzo niskie przekłamanie prędkości tutaj jest, licznik względem GPS-u. Nie cisnę do dechy. No i teraz już będzie do dechy. Proszę bardzo, 244 km na godzinę według GPS-u. Elegancko, muszę wam powiedzieć. No prawie 250. Według licznika to chyba było 250 km na godzinę. Nawet nie zwróciłem uwagi, nie chciałem tutaj odrywać wzroku. Na GPS-ie zawsze mam wskazanie prędkości. No kurczę pieczone. Dojechaliśmy praktycznie, można powiedzieć, do końca skrzyni. Alfa prowadzi się bardzo pewnie, no ma tutaj na pewno wpływ, mają tutaj wpływ na pewno na to sprężyny Aibacha. No i ogólnie, że Alfa jest troszeczkę cięższa, jeśli chodzi o 159, no to po prostu nie jest taka podatna na podmuchy wiatru. No nic, zobaczymy sobie jeszcze, jaki tutaj dźwięk będzie w tunelu. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej 15 litrów. Otworzymy sobie szybę. Jakby tutaj bieg, trójeczka będzie optymalna. No, nie jest wcale tak głośno, no bo jednak jest to turbo diesel, ale tą pięciocylindróweczkę całkiem fajnie słychać. No jest to ogólnie bardzo ładny dźwięk jak na diesla. Brzmi to chyba ładniej niż 6 cylindrów. Może silnik jest troszeczkę mniej wyważony. No ale jest spoko. Zobaczymy sobie jeszcze prędkości obrotowe. To stówka. Będzie szósty bieg. 100 km na godzinę. No tak, 1800 obrotów, 1847 gdzieś, coś podobnego. 120, 2231 i 140, ale tutaj alficzka ciągnie od dołu. 140, lekko ponad 2500. No cóż, myślę, że próbę autostradową można uznać za zaliczoną. Jak najbardziej, Alfa sobie poradziła bardzo dzielnie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym. Na razie, trzymajcie się.